No i gość miał być jeden w naszym szlagierowym studiu, a doszło do rozmnożenia przez pączkowanie i proszę bardzo, jest Mirek Jędrowski i Krzysiu Szymura. Witam was gorąco i serdecznie. My cię też witamy pięknie i serdecznie. No to mi tak jeszcze zostało po tym, wiesz, tym tłustym czwartku, to pączkowanie i takie inne rzeczy. Dobrze, Mirek, od ciebie zaczniemy, bo chciałbym troszkę z jednej i z drugiej strony, skoro mogę, posłuchać coś na temat tego projektu Happy Jędrowski Show, bo zaczynało się od Biesiadelli. To był taki forszpil, rozgrzewka, a teraz Happy Jędrowski Show, fuzja. Jak przystało na dwie wielkie rodziny szlagierowe, to żeście się połączyli. Czemu? Po co? Na co? Nie patrz na niego i na mnie powiedz, a ja potem go zapytam i za ciebie zasłonię. Rozumiesz, o co chodzi, nie? Wiesz co, to było tak, to może jest nie do uwierzenia. Ale siedzieliśmy razem wcześniej, przez 3 lata my po prostu robili Biesiadela, tak jak Godosz, to był taki program. A potem my sobie siedzieli przy stole i tak w jednym momencie, godomy wprost, rozumiesz, to godomy fajnie by było się połączyć. I to on powiedział i w jednym momencie, to możesz nie uwierzyć, ale taka jest prawda. Ja potwierdzam. Potwierdzam, okej, dobrze, Krzysiu, ale słuchajcie, powiedzcie mi, jakaś to tam dali, że ktoś miał o to zapytać, ale może wyprzedza już trochę fakty. Wydaje mi się, że na rynku naszym szlagierowym jest potrzebna teraz taka fuzja? Wiesz co, chodzi o tym, że nas jest coś więcej. Ja, że... Bo wiecie, chodzi o to, wiesz, co dwie głowy to nie jedno, zawsze takie stare powiedzenie. Mhm. A no chodzi o to, żeby na scenie było i ciekawie, i muzycznie, i wizerunkowo, i myślę, że nam to się udało jakoś pomału osiągać, bo zawsze jest ciekawie, a pomysły się rodzą w dwóch głowach, nie w jednej, nie? Zawsze to można fajnie układać. Tych głów jest zdecydowanie więcej, no że jak patrząc na to, co się dzieje na rynku, nie? To co niektórzy rezygnują z muzyków, tancerek, z tego, co zawsze było obok, a wy jeszcze się dokładacie, jakby my na to jedziemy, nie wierzyć, nie? Są takich, co nawet z nogi zrezygnowali. To są tacy, tak, są tacy. I teraz właśnie ZUS na nich przeklinał strasznie. Tak bym słyszał, nie? Ja ci powiem, że zawsze dobra robota, dobra piosenka, dobry wizerunek i wszystko, co tylko może poprawić jakby forma sceniczną, żeby była lepsza do odbioru, to zawsze jest tego warte. Widz zawsze takie coś doceni, fan to samo. Każdy jeden człowiek, który przyjdzie i popatrzy na zespół Happy Jędrowski Show, to przyjdzie i nawet nie będzie wiedział, kiedy zasiądzie i się skończy program. Tak to szybko przeleci i program jest taki po prostu interesujący. No, dla nas, bo my go tak po prostu zrobili, żeby on taki był, a ludzie to tylko potwierdzają, tak? Właśnie o tym potwierdzeniu chciałem powiedzieć, że zawsze nam gadałem po koncertach. Mirek, fajnie, żeście grali, byliście ten, wy też się fajnie grali, ale to, co teraz robicie, to jest niesamowite. Dobra, słuchajcie, to do tego tematu jeszcze za chwilę wrócimy, do tego tematu, jak to niesamowite jest, czemu tak się stało, czemu się połączyło, a wy zostańcie z nami. Krzysiu, Mirek, Krzysiu razem ze mną na temat tego połączenia jeszcze troszkę chciałbym, bo tutaj takie mi się pytania nasuwają. Czy nie jest to taki nowy trend, który chcecie jakby zainicjować i pokazać, że to trochę brzydko brzmi, ale w kupie siła? W kupie siła? No, że tak... No, muchy to mogą potwierdzić. No, nie, że tak, co sam do kupy, nie? Tak jak się kiedyś na kupie mieszkało, wszyscy mieszkali razem, nie? To teraz wy też, żeście się tak połączyli i myślicie, że to jest taki nowy sposób i że jakieś zespoły pójdą za wami, bo powiedzą... Przecież jak... Sebastian, jest rzemieślnik. Jest bardzo długo na rynku. No, 25 lat. Dlatego się ciebie Wiesz, Szymon, czekaj, Mirek. Trudno, żebyś nie wiedział, co ten rynek potrzebuje, nie? Czyli wyczuliście ten moment, dlatego też pytam, bo bardzo często jest tak, że kopiuje się albo bierze się pomysły od tego najlepszego. Są go też o sobie, że jest rzemieślnik. Można to też powiedzieć o Happy Folkach, to też rzemieślnicy. To nie jest przypadek, żeście się połączyli. Na pewno nie. I czy chcecie tworzyć taki nowy trend trochę? I nie boicie się też tego, że za chwilę zobaczycie, nie wiem, Karpowicz, Metrum Show na przykład? Ja ci powiem tak, że jeżeli masz jakąś myśl w głowie, a jeszcze znajdziesz do tego kompana, który jest jakby tej samej myśli albo o tym samym myśli co ty,
to wtedy jest bardzo łatwo dojść i zrobić coś fajnego. I myślę, że Krzysiu jest takim człowiekiem, który jak to się go do, jak żona, musisz pod świeczką szukać, a takiego przyjaciela jak on, kogoś, kto z tobą na scenie będzie, to cię nie zawiedzie i ci zawsze pomoże, bo to jest taki człowiek. To takiego człowieka też trzeba pod świeczką szukać, żeby go znaleźć i żeby razem dojść do tego, co dochodzimy w tej chwili. To teraz odniesiemy się teraz jeszcze, chłopcy, do Biesiadeli, bo to był fajny pomysł. I no, wydaje mi się, że trochę media nie podchwyciły tego. Fani, okej, okay, ale nie nabrało to rozpędu i rozmachu. Nie boicie się, że teraz tak będzie? Wiesz co, nie. Biesiadela szła w bardzo dobrym kierunku, ale pandemia to zatrzymała. To jest największy problem, bo myśmy się rozkręcili dobrze już. Tylko pandemia to zatrzymała i niestety akurat te formy koncertu nie mogły być grane podczas pandemii. Dobra. To już mamy dwie sprawy wyjaśnione. Wrócimy jeszcze do tematu właśnie pandemii, bo to dosyć ważny temat, ale to już za chwilę. Słuchajcie, chłopcy, Krzysiu, to teraz w ta strona, bo Mirek się zaś rozgodał, nie dowolą dojść do słowa. Happy Jędrowski Show to projekt inokoncertowy, czy to też taki projekt, kaj powstaną płyty, teledyski? Jak to będzie wyglądało? No, teledyski już powstały. Płyta jest, tak powiem, w zamyśle, w niedługim czasie mam zamiar wydać. Także to nie no, taki pomysł na koncerty, na to, co się na już na ten, tylko z przyszłością. No. Powiedzcie mi, panowie, a jest też tak, że dzisiaj idzie zamówić koncert samego Mirka i samego Happy Folk, czy to już nie wchodzi w grę? To sobie bardzo drogo wychodzi. Czyli to nie jest razem, ja? Chodzi tylko promocja, dwa w jednym, ja? Okej, aczkolwiek niechętnie, nie? Z Krzysiem, niechętnie. Nie, rozumiem. Raczej wolimy po prostu w tej formie, jaki... Teraz jeszcze są. Ja. Dobrze, to powiedzmy teraz też oficjalnie o tym, jaki jest skład. Jaki jest skład? Skład jest... Bardzo ładny. To ja wiem. Tej piękniejszej części żeście zaś nie wzięli oczywiście, nie? Dwie tancerki, wokalistki, czyli w sumie cztery dziewczyny. Jo, Krzysiu i Michał. Michał na klawisz. I to jest pełny skład, który, czyli szybko licząc 7 osób. Ja. Szczęśliwo siódemka, doskonało siódemka, cokolwiek co nie znajdziesz. Wszystko z siódemką. Polecą Pismo Święte, można to znaleźć, także raczej na się nie stronie. Raczej w tym się nie mylimy. Dobrze, no to takie show będziemy próbowali rozkręcić. Dzisiaj też premiera ich wspólnego teledysku. To za chwilę, ale za chwilę też o tej pandemii. Panowie, temat pandemii. To ono gnębi przez 2 lata. Zupełnie się rynek muzyczny jakby zmienił. Można powiedzieć na to śmiało, że się zatrzymał w pewnym momencie. Świat też w ogóle cały stanął. Teraz działania wojenne wprawdzie poza granicami naszego kraju. Ale to też wszystko jakby ma wpływ. Jak wy to widzicie? Jak wróżycie ten sezon 2022? Bo on już wielkimi krokami się zbliża. Nie wiem, my są dzisiaj w takich barwach też, że tak powiem, solidaryzujemy się z Ukrainą, a Jackowskim że nie jest, żeby przewidzieć lepiej daleko, nie, bo ja śledzę jakby jego tamte przewidywania i on tego nie widzi w barwach różowych przez długi czas jeszcze. Ale jak wy to widzicie? Czy... Optymistami. Ja nie chcę wchodzić w tematy wojny, czy to będzie, czy nie będzie, co zrobi tamta struna, ta struna, jak to daleko zajdzie, ale... Tak patrząc, że możemy grać, czy będziemy mogli grać, jak ludzie normalnie spotykać się z tą publicznością? Słuchaj, może bo to trzeba, wiesz, może to trzeba powiedzieć tak, bo na Ukrainie jest, w Ukrainie jest wojna, tak? Ale wojna jest tam, gdzie ona jest, czyli tam, gdzie jest czołg, tam, gdzie są strzały, tam są ludzie, tam ktoś ginie, tam się ktoś bije, ale miasta w Ukrainie normalnie funkcjonują. To nie jest tak, że nikt nie handluje, że nie ma kogoś, kto przywiezie chleb, że ktoś tego nie upiece, albo tego nie zetnie, albo gruszek nie przywiezie. Cały czas wszystko normalnie funkcjonuje, tak. Tylko w danych miastach się nic nie dzieje. Więc u nas w Polsce my to widzimy, co się dzieje, tak. My jesteśmy z Ukrainą, pomagamy im, jak ino możemy, z każdej strony.
ale życie toczy się normalnie. Życie toczy się dalej. Nie może, już pandemia pokazała to, że ludzie zostali jakby zaszczuci, zasiedzeni w domach, nie wychodzą z tych domów, rozumiesz? I teraz jest ich to jest najgorsze, co tylko można robić, nie wychodzić z domu. To jest niebezpieczne dla psychiki, dla zdrowia i dla funkcjonowania człowieka. Człowiek musi się odstresować, człowiek się musi bawić, muszą być koncerty, musi być zabawa, musi człowiek wyjść i musi być normalne funkcjonowanie państwa, tak? Tak samo koncerty, one się też będą odbywać. Czyli stąd możemy wystosować śmiało taki apel, że przyjdźcie, bawcie się i przy okazji leczcie się. No dokładnie. Z jakiej strony byś na to nie patrzył, człowiek musi normalnie funkcjonować. Bo człowiek ma dzieci, człowiek ma wnuki i musi po prostu tym wnukom nie przekazywać optymizm. Zmartwieniem jakimś... Strachem. A ten strach jakby cały czas jest w nos budowany. Nie pamiętasz tej piosenki, jak rozumisz tutaj, rozumisz się Loli, tam na Polska napadli, tam gdzieś po prostu kogoś zabijali, rozumisz, a tutaj ludzie chodzili, teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Ja sprzedam kaszankę, swaninę rąbankę i z Mirkiem się też napiję, nie? Okej, okay, dobrze. Tak to właśnie wyglądało. I niech to tak będzie, niech to będzie takie optymistyczne przesłanie do wozu, moi drodzy Państwo. Panowie, za chwilę będziemy się żegnać, ale zanim się pożegnamy, to jeszcze temat, bo cały czas rozmawialiśmy o tej waszej fuzji, o tym połączeniu. I tak chyba, żeby wszystkim jeszcze pokazać, że to połączenie jest dobre, dowodem jest na to teledysk, który pojawił się na YouTubie. Jest on od pół roku, ja? Ja, od lipca. I jakie tam statystyki, bo wy to śledzicie na pewno? No, na dzień dzisiejszy jest 650 tysięcy wejść. To jest całkiem... W ciągu tego pół roku. W ciągu pół roku. No, jakby bardzo dobry wynik. Powiem ci tak, mój wnuk powiedział, że mój dziadek, jak na twoja branża, to jest mega, mega wynik. Jak na twoja branża. No to dobrze, to dobrze. To wnuka też pozdrawiamy, niech powie kolegom i ta branża się troszkę odmłodzi na przykład, nie? I wtedy będzie jeszcze lepiej. Panowie, Krzysztof Szymura, Mirek Jędrowski to moi goście dzisiaj. Czego wam życzyć? Przede wszystkim chyba tego, żeby zdrowie dopisywało, co? Wiesz co, zdrowia i niech Polska rośnie w siła, a Ukraina niech się nie do. Tego życzymy. I normalności. No, wszystkim. I wszystkim. Moi goście razem z wami dzisiaj byli.